Ojcze nasz, wysłuchaj głos modlitwy mej, ze źródeł Twoich dar mi dasz, wysławiam imię chwały Twej. Ze źródeł Twoich dar mi dasz, wysławiam imię chwały Twej. Ty Wszechmogący Boże nasz, objawiasz Panie ramię swe. Ty serca dzieci swoich masz, królestwo niechaj przyjdzie Twe. Ty serca dzieci swoich znasz, królestwo niechaj przyjdzie Twe. Mądrości Twojej wieczny blask i strój radości zawsze trwa. Owocem Twoich wiecznych łask niech będzie święta wola Twa. Owocem Twoich wiecznych łask niech będzie święta wola Twa. Ty wielki jesteś Bóg i Król, z potoków żywych darzysz sam. Wszak żywisz, Panie, każdy Twój, na co dzień chleba nam. Wszak żywisz, Panie, każdy Twój, na co dzień udziel chleba nam. Dobroci pełen jest nasz Bóg. Amen. W upadkach często znosi nas. My wrogom odpuszczamy dług, więc obdasz łaską w każdy czas. My wrogom odpuszczamy dług, więc obdasz łaską w każdy czas. Czyż był bez grzechu, kiedy ktoś w pokusy racznie wodzić nas? A w Tobie, Panie, siły dość, miłością posił słuszny czas. A w Tobie, Panie, siły dość, miłością posił słuszny czas. W Twych sprawach chwała wieczna tkwi, królestwa Twego piękny blask. Niech chwała Tobie ciągle brzmi, cześć wieczna za zdrój Twoich łask. Niech chwała Tobie ciągle brzmi, cześć wieczna za zdrój Twoich łask. Bardzo cieszę się już od niedzieli. Cieszę się ze względu na słowo, które było zwiastowane. Jednak chciałbym orientacyjnie wiedzieć, jeżeli możecie podnieść rękę, zgłosić się. Powiedzcie mi, kto był z was w niedzielę tutaj na nabożeństwie. Dobrze, dziękuję. Mniej więcej połowa, więc pewne wątki, może jeden wątek przypomnę. Ale to w trakcie. Bardzo cieszyłem się wczoraj, kiedy w internecie, w takim serwisie, który nazywa się Portal Cel, został opublikowany pewien artykuł.
Myślę, że kto czytał ten będzie wiedział, o czym mówię. I kazanie było napisane wcześniej, a jest niesamowicie podobne do tego, co było tam napisane, przynajmniej jeżeli chodzi o swój wydźwięk. I bardzo cieszyłem się też dzisiaj. Właściwie cieszę się nadal, kiedy Damian zaczynał, kiedy tak mówił, że w sumie to nabożeństwo niekoniecznie musi trwać do wpół do ósmej. To sobie pomyślałem, to może skończę wcześniej. Raczej staram się być terminowy i nie przedłużać. A jeżeli skończę wcześniej, to również wybaczcie. Temat, czy właściwie historia, od której chcę zacząć, jest jedną z historii, które naprawdę wybitnie nie pasują w środku lata. Tak, początek grudnia, może tak. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy dzisiaj nietypowe nabożeństwo, to zacznę, czy będę mówił na temat nietypowego wydarzenia. I chcę wam powiedzieć o ludziach, którzy dla mnie są bardzo zagadkowi, a którzy byli, to pewnie nie jest teologiczne stwierdzenie, pierwszymi prorokami w Nowym Testamencie. Jeżeli mogę was prosić, to otwórzmy Ewangelię Mateusza, 2 rozdział. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymali się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Powiem jeszcze pewne moje odczucie na temat tego słowa. Jest to słowo jest dla mnie dowodem, że Boże Słowo jest żywe. Właśnie tak jakoś na początku grudnia zeszłego roku, czy właściwie pod koniec listopada, zacząłem przeżywać to słowo. I na początku grudnia dzieliłem się z grupą młodych ludzi na obozie, na stacówce. Są tutaj tacy, którzy byli tam wtedy. I wiecie, wtedy powiedziałem kilka myśli, ale co jakiś czas to słowo do mnie wracało. I teraz powiem więcej. Więcej dlatego, że to słowo w ciągu tych kilku miesięcy wywarło na mnie duże wrażenie i duży wpływ. Historia może znana, w której spotykamy dwie grupy ludzi. Właściwie tak, są tutaj dwie grupy. Są mędrcy. Właściwie to nie wiemy, ilu ich było. I tak zastanawiam się zwykle 6 stycznia. Święto Trzech Króli. Poszukajcie w Nowym Testamencie. Ani o trzech, ani o królach słowa tutaj nie ma. Kiedy przygotowywałem się już jakiś czas temu,
co do samej liczby tych osób, czy było ich trzech, możliwe. Aczkolwiek na różnych malowidłach z pierwszego wieku możemy znaleźć nawet mędrców 40. Czy byli to królowie, czy byli to mędrcy? Greckie słowo użyte na nich, na ich określenie, to słowo magoi. Tak, brzmi podobnie do magowie. Powiem więcej, astrologowie. Ludzie, którzy mieli wiedzę tajemną. Dlaczego Nowy Testament już na samym początku wspomina o takich ludziach? I to mówi o nich pozytywnie. Dlatego, że chcę, uważam, że mówi o nich dlatego, że chcę skonfrontować ich postawę z postawą drugiej grupy ludzi. Są to uczeni w piśmie i arcykapłani. Bardzo nie pasowało mi to słowo arcykapłani. Stary Testament tak w miarę dobrze znam. I kiedy ustalane były urzędy kapłańskie, wyznaczony był arcykapłan. Skąd w takim razie u Heroda znaleźli się arcykapłani? I tutaj z racji tego, że jest to godzina biblijna, bardziej formę wykładową powinna mieć, chciałbym podać kilka takich faktów historycznych odnośnie samej funkcji arcykapłana. Pierwotnie został wyznaczony na arcykapłan był zwierzchnikiem kapłanów. Z czasem, kiedy zaczęli panować królowie, począwszy od Saula i później, ten urząd arcykapłana cały czas jak gdyby zyskiwał na znaczeniu. W tym czasie arcykapłan już nie pełni tylko funkcji religijnej, ale pełni też funkcję państwową, był urzędnikiem dworskim. Około 850 roku przed naszą erą zyskał władzę sądowniczą do spraw religijnych w Królestwie Judy. Mniej więcej w 370 roku przed naszą erą awansował arcykapłan jeszcze wyżej. Był namiestnikiem prowincji Judy. W roku 142 przed naszą erą, kiedy Izrael, kiedy po powstaniu Machabeuszy, kiedy odzyskana została niepodległość, arcykapłan pełnił funkcję etnarchy. Uwaga, był drugim po królu. A od roku 104 przed naszą erą był królem Judy. Wow. Może to trochę trwało, ale szybko, no, jeżeli to trochę trwało, to nie mogło być szybko. Arcykapłan stał się naprawdę ważną osobą nie tylko dla swojego państwa, ale był znany i szanowany w całej okolicy. Trwało to do roku 37 przed naszą erą, kiedy niejaki Herod, o którym już dzisiaj czytaliśmy, został mianowany królem Judy. I to jest zaskakujące. Mniej więcej właśnie do roku 40 przed naszą erą funkcję kapłana sprawowało się praktycznie dokąd się dało radę. Arcykapłan z plemienia Lewiego, z rodu Arona, sprawował władzę tak długo, pełnił swoją funkcję tak długo, jak tylko był w stanie. Kiedy, że tak powiem, spod ze świecznika zaczęły się robić pewne niezbyt ciekawe rzeczy. I kiedy tak patrzyłem na rozpiskę, jak funkcje arcykapłana były sprawowane przez poszczególnych ludzi,
pewnym momencie doszło do tego, że nawet roku nie byli w stanie sprawować tej funkcji. A byli tacy, którzy nawet po kilka razy pełnili funkcję arcykapłana z pewnymi przerwami. I dostąd wzięli się na dworze Heroda arcykapłani. Właśnie w liczbie mnogiej. Dlatego, że Herod zwołał tych wszystkich, którzy już kiedyś pełnili funkcję arcykapłana. Bo potrzebował wiedzieć. Arcykapłani i uczeni w piśmie byli tymi, którzy mieli całe prawo, całą historię, cały zakon w małym palcu. W małym palcu mieli wszystkie proroctwa mesjańskie, co bardzo dobrze widzimy w wersecie 5 i 6. Kiedy cytują proroka, który mówi, właściwie to oni cytują go od tak. Cytują na zawołanie. Ich funkcją było nauczanie ludu. Nauczanie ludu spraw religijnych. Nauczanie ludu pism. Byli tymi, którzy wiedzieli wszystko. Wszystko, co trzeba było wiedzieć. I problem dzisiejszego czytelnika jest taki, że problem dla dzisiejszego czytelnika jest taki, że zostało to zamknięte w 12 wersetów. Ale spróbujmy wczuć się niejako w tą sytuację, która jest. Kiedy wczujmy się w rolę tych arcykapłanów. Przychodzi kilku gości. Wyglądają dziwnie, nie wyglądają jak nasi, nie są stela. Mówią, że narodził się król. Cała Judea o tym, cała Jerozolima o tym huczy. Król Herod jest powiedziane jak? Zatrwożył się. Woła nas, my arcykapłani, my wszystko wiemy. Herod pyta nas, no gdzie narodził się ten król? No jak to gdzie? W Betlejemie. Tak powiedział prorok, cytujemy proroka. Herod nam dziękuję, idziemy do domu. Jeżeli spojrzymy na mapę Izraela, Jerozolima i Betlejem. Wiecie, jak daleko jest z Jerozolimy do Betlejem? Bliżej niż z Ustronia do Skoczowa. Około 8 kilometrów. Rozmawiałem z niektórymi osobami, które były w Izraelu. Z Jerozolimy widać Betlejem. Kawałek. Rzut beretem. I oto my. Teraz dalej jesteśmy przy naszym wczuwaniu się w rolę arcykapłanów. My, którzy wszystko dokładnie wiemy. Właściwie proroctwa mesjańskie były celem naszego życia. My wszyscy czekamy na Mesjasza, my wszystko o nim wiemy. Przychodzą ludzie, którzy mówią, on się narodził. A my spokojnie sobie cytujemy bodajże Micheasza. I idziemy do domu. Nie wiem, szczerze wam powiem, że nawet z czystej ludzkiej ciekawości posłałbym tam sługę, żeby zerknął, o co chodzi. Zastanawiałem się, dlaczego ci arcykapłani w ten sposób zareagowali, dlaczego nie poszli. I to, co powiem tutaj, w żaden sposób nie mam na myśli nikogo, nie uderzą w nikogo. Jeżeli odnajdujecie tutaj może siebie w jakiś sposób, czy w tym, co będę mówił dalej, to nie jest to zamierzone, to nie miejcie mi tego za złe. Być może arcykapłani się przyzwyczaili.
Od ostatniego proroka minęło około 400 lat. Tylko my jesteśmy w trochę gorszej sytuacji. Od wydarzeń z Ewangelii minęło prawie 2000 lat. Czy nie przyzwyczailiśmy się do chrześcijaństwa, czy do pewnych sloganów, do pewnych haseł? Być może musieli przygotować kazanie na jutro. Nie było czasu iść już teraz. Być może byli tak zaabsorbowani tym, co się dzieje, codziennością, zwykłymi, prostymi sprawami, że czegoś zabrakło. I być może któryś akurat w tym czasie nauczał w którejś z synagog i mówił na temat Mesjasza. Wtedy, kiedy Mesjasz się rodził. Wtedy, kiedy była okazja faktycznie go spotkać i kiedy cel jego życia mógł się spełnić. Być może potraktowali tych, jak to mówimy, mędrców, tak trochę, a co oni wiedzą? Może jakąś mądrą książkę przeczytali. My wiemy wszystko. Oni wiedzą tylko trochę. I bardzo spodobał mi się przykład, który właśnie w niedzielę pastor Janusz cytował. I z racji tego, że mniej więcej połowa z was nie słyszała tego, spróbuję to jakoś tak w skrócie powiedzieć. Nie pamiętam wszystkich szczegółów, mam nadzieję, że w żaden sposób to nie umniejszy tej historii. Właściwie to on skończył w niedzielę na tym, gdzie ja chcę teraz zacząć. Rzecz dzieje się w Ameryce Północnej, bodajże w Kanadzie. Pewien pastor, ewangelista, nazwiska nie pamiętam, przyjeżdża do niedużego zboru, gdzie ma usługiwać. I pastor tego zboru ogłasza z kazalnicy. Jest możliwość, żeby zaprosić tego pastora do siebie do domu. Kto jest chętny? I zgłosiło się młode małżeństwo, świeżo nawróceni, ledwie kilka tygodni są w zborze. I pastor tak ucieszył się, no ci ludzie chyba będą odpowiedni, chociaż może jeszcze tak te kilka tygodni dopiero w zborze, ale byli dosyć dobrze sytuowani. Ten mężczyzna był właścicielem jakiegoś przedsiębiorstwa, przypuszczam, że produkcyjnego. I zaprosili tego pastora, tego ewangelistę do siebie, do domu. I mieli bardzo fajny czas, bardzo dobre jedzenie. No tylko jak to tacy ludzie, którzy jeszcze nie wszystko wiedzą. No czasami zdarzyło się, że się tam jakieś niewłaściwe słowo wymknęło. Zdarzyło się, że tam mąż odniósł się jakoś niemiło do żony. No, ale może jakoś ich jeszcze polubimy. Wieczorem ten gospodarz, ten przedsiębiorca dostaje telefon. Niestety w jego firmie maszyny przestały działać. Technicy pracują, próbują naprawić, ale no jakoś kiepsko to wygląda. Chyba trzeba będzie wymienić całą flotę maszyn. On tak no chcąc nie chcąc musiał zostawić owego pastora i powiedział: dobra, jadę tam, będziemy się modlić. Pojechał. Pastor nawet nie zdążył go zatrzymać i powiedzieć mu, wyjaśnić mu, jak to jest z tą modlitwą, że to no może nie do końca tak, że w sumie no maszyny, no to dzieło rąk ludzkich, to może tak Pan Bóg niekoniecznie do tego.
pojechał ten człowiek, po około 2 godzinach wraca. Pastor już przygotowany, tam jakieś słowa pocieszenia, nie smuć się i w ogóle. No i pyta, no i jak tam? Rewelacyjnie. Wszystkie maszyny działają. No to co, ci technicy jednak dostali jakiegoś olśnienia czy coś? Nie technicy. Wziąłem cały personel do sali konferencyjnej. Chwyciliśmy się za ręce i powiedziałem, módlcie się, bo jak nie, to was będę musiał zwolnić. Po 15 minutach słychać, że coś już zaczęło działać. Okazało się, że jednak modlitwa dała radę. I w tym momencie pastor, ewangelista, znany przynajmniej w rejonach Afganistanu, Pakistanu, gdzie prowadzi wielkie ewangelizacje, gdzie mnóstwo ludzi przychodzi do Jezusa, poczuł się nieco zawstydzony. Ale momencik, przecież on wszystko wiedział na temat modlitwy. Wszystko wiedział, jak modlitwa działa, a jeżeli nie działa, to wiedział, dlaczego nie działa, jakie mogą być wyjątki. A jednak trochę ten człowiek, który nie wszystko wiedział, praktycznie nic nie wiedział, bo ile można dowiedzieć się przez kilka tygodni. Trochę ten człowiek utarł mu nosa. Ale tak myślę, że pozytywnie i dlatego ta historia teraz może być opowiadana i dziękuję Bogu za to, że była tutaj opowiedziana. Bo bardzo wpisała się w to, co chcę powiedzieć dalej. Kiedy zastanowię się nad mędrcami, to są ludzie dla mnie ogromnej wiary. Co oni mogli wiedzieć? Może faktycznie jedną mądrą książkę przeczytali. Może wiedzieli, że tam judaizm czeka na swojego Mesjasza. Ale gdzie tam, żeby cytować od ręki proroctwa mesjańskie? Nie sądzę. Gdyby tak było, to po co oni by szli do tego Heroda? Po prostu. GPS i jedziemy na Betlejem. Adres stojenki pewnie też by znali. Kiedy wychodzili, zaufali tylko jednemu znakowi, jednej przesłance. O niczym więcej w Biblii nie czytamy. Zobaczyli gwiazdę. Tylko wiecie, dlaczego oni byli w stanie zaryzykować? Dlatego, że oni szukali. Szukali sensu i im nie odpowiadało, czy nie byli pewni tego, co głosi zoroastryzm, który prawdopodobnie na tamtych terenach był wyznawany, skąd pochodzili. Oni szukali prawdy i chcieli tą prawdę znaleźć. I w tym momencie, kiedy pojawiła się jakakolwiek możliwość, że znajdą tam prawdę, przypuszczam, że kiedy oni wychodzili, oni nie wiedzieli. Być może odczytali tam gdzieś z jakiejś konstelacji gwiazd, będzie król, może tam gdzieś znalazła się Jerozolima. Ale w jakich warunkach? Wierzyli od początku do końca, kiedy wychodzili, kiedy szli. To też nie było tak kawałek, ale musieli przejść przez pustynię, która w tym czasie była zamieszkiwana przez koczownicze plemiona Beduinów. I te plemiona to nie były takie fajne, że tam sobie tylko owieczki pasały. Te plemiona, które tam żyły, one żyły tylko i wyłącznie z tego, że okradały karawany kupieckie. A tutaj, no, nie wiem, ile tego złota było, ile mirry, ile kadzidła. Ale skoro szli do króla, to nie było to 5 złotych. Mieli ze sobą
duży bagaż. Przypuszczam, że mieli wielbłądy. Mieli ze sobą może jakiś swoich sługów. Mieli obstawę. I szli przez tą niebezpieczną pustynię. Tylko ze względu na gwiazdę. Kiedy przyszli do Heroda, w tym czasie monarchia nie była dziedziczna, więc przyszli do króla i jemu żaden syn się nawet nie urodził teraz. No to kto? To konkurent. Ale poszli do niego, bo tak byli prowadzeni przez co? Przez gwiazdy. I myślę, że spokojnie mogli ominąć Jerozolimę i przynajmniej korków by uniknęli w Jerozolimie. Mogli iść prosto do Betlejem. Kiedy rozmawiali z Herodem, być może tam u niego nocowali, a nie wiem, czy byli z państwa sprzymierzonego, czy nie. Właściwie to Herod mógł też się schęcić na to złoto i na inne bogactwa. I kiedy szli do Betlejem, do jakiejś wiochy zabitej dechami, oni cały czas wierzyli. Wiecie co, gdybym był tym mędrcem i przyszedłbym pod jakąś stajenkę, jaskinię, zwał jak zwał, nie wiem dokładnie co to było. Gdybym przyszedł tam i ktoś mi mówi, tu się urodził król. I myślę, że nie jestem jedyny, nie chcę oceniać, ale 95% z was tak by pomyślało. Wiecie, oni nie, być może mieli chwilę zwątpienia, ale szli. I dla mnie to jest obrazem takiej wiary, która nie stawia warunków. Historia, chyba jedna z moich ulubionych, jest, która jest zapisana w trzecim rozdziale Księgi Daniela. Jeżeli możecie, to otwórzcie razem ze mną. Nie będę czytał od początku. Historia doskonale nam znana, mniej więcej nakreślę jeszcze. Król postanowił wybudować posąg, któremu każdy człowiek w jego imperium będzie musiał się pokłonić. I faktycznie, był posąg, był dekret królewski, albo się kłaniasz, albo idziesz do pieca. I wszyscy kłaniali się jak trzeba, jak król przykazał, poza pewnymi trzema przestępcami. Przestąpili rozkaz królewski. Byli to przyjaciele Daniela. Tam w niewoli babilońskiej zostały im nadane imiona Szadrach, Meszach i Abednego. I kiedyś słyszałem bardzo taką zabawną anegdotę na ich temat. I właściwie to myślę, że do nas może też być aktualne. Że w sumie tak niewiele trzeba. Przecież co z tego, że oni byliby martwi? To jest właśnie kolejny, jakby nie wiem, nasz mały problem, że znamy zakończenie. Ale znowu stańmy w tej sytuacji, przy tym piecu. Jest ciepło. Jest naprawdę ciepło. Wystarczy się pokłonić i będzie chłodniej. Bodajże brat Zbyszek Kłapa kiedyś powiedział w ten sposób. No przecież wystarczyło udać, że mi się but rozwiązał. Jakoś się tak schylić i po wszystkim wystarczyłoby. Ale nie. Słowa, które ci młodzieńcy mówią, są dla mnie czymś
niesamowitym. I od 15 wersetu, może ten trzeci rozdział przeczytam. Gdy więc teraz już słyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szachdrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nabukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Fragment, który przeczytałem tutaj, to jest wiara, która nie stawia warunków. Boże, czy ty wyrwiesz, czy ty nie wyrwiesz, my i tak ci służymy i temu się nie pokłonimy. Tylko dobrze, w jaki sposób możemy przenieść to na tu i teraz? Nikt tutaj nie, no może ktoś grilla rozpala, ale jakoś za bardzo pieca ognistego nie widzę. Kiedy myślę na temat wiary, która nie stawia warunków, to myślę o sobie i myślę: Panie Boże, czemu jest tak kiepsko? I jak gdyby chciałbym, żeby to, co teraz powiem, było taką kwintesencją. 30 czerwca tego roku, to była niedziela, dopołudniowe nabożeństwo. I, że tak powiem, prowadziłem to nabożeństwo i, że tak powiem, z marszu. Dobrze, to może teraz modlitwa o chorych. No i dobrze, wyszło. Nie pamiętam twarzy, nie bójcie się, wyszło 7, może 8 osób. I starsi podeszli, modlili się. I w czasie tej modlitwy podszedł do mnie Wojtek Wieja i mówi mi, że trzeba się modlić dalej. No to dobrze, no to wychodzę i zaprosiłem drugi raz. Wyszło 15 osób. I wiecie co? Żałuję, że wtedy spojrzałem na zegarek i nie zaprosiłem trzeci raz. Bo być może wyszłaby połowa zboru. I nie wiem, jaki był efekt tej modlitwy, ale o tym za chwilę. Dla mnie było to niesamowicie zawstydzające ze względu na mnie. Dlatego, że zaprosiłem ludzi do modlitwy. Tak fajnie, modliliśmy się o ludzi, którzy mają potrzeby. Ale w czasie tej pierwszej modlitwy uświadomiłem sobie: gościu, przecież ty też jesteś chory. Zapraszasz ludzi, chcesz się o nich modlić, a sam jesteś chory. I wiecie, to było coś ciekawego, bo było to takie dosyć mocne przeziębienie. Tylko jak, w jaki sposób to się objawiało? Tak, w sobotę jeszcze w miarę się czułem, coś tam sobie, jak to się mówi, pokrzypywałem. Wieczorem już było dosyć kiepsko. A w niedzielę rano, no tak wstaję, zszedłem na śniadanie, ale czuję się bardzo źle. Kiedy wcześniej, zanim rodzice wyjechali, jechaliśmy tylko z siostrą autem, żeby być tu wcześniej. Rozmawialiśmy i w pewnym momencie straciłem głos, a to prowadzić nabożeństwo. No, jakoś to tam przeszło, przetrzymałem. Tylko był pewien problem. Ja tutaj jestem mocno chory. Mam prowadzić nabożeństwo. A wcześniej, bodajże w piątek, obiecałem koleżance, że pojadę do Krakowa i pomogę jej w przeprowadzce. Właśnie w niedzielę, bo musiała opuścić mieszkanie. I wiecie, kiedy to do mnie doszło, tym bardziej, tym chętniej zaproszyłem ludzi tutaj za drugim razem i sam też wyszedłem. Modlił się o mnie Damian.
czasie tej modlitwy było już naprawdę kiepsko. Poczułem zimno, poczułem zimny pot. Wyszedłem i prowadziłem dalej. I mi przeszło. Mogłem zrobić to, co się umówiłem, zajechać do Krakowa, załadować samochód, wrócić z nim, rozładować. Do poniedziałku. W poniedziałek leżałem w łóżku z gorączką. Wiecie, zostałem posilony w taki niesamowity sposób. Wiecie, chyba lepiej to pamiętam z tego względu, że później byłem chory jeszcze, niż gdybym został uzdrowiony i wszystko byłoby fajnie. Tylko to, kiedy podszedł tu właśnie Wojtek, to był dla mnie jak taki trochę policzek. Kiedy uświadomiłem sobie, że zrobiłem coś poniekąd obłudnie, zapraszając tutaj ludzi, a samemu poważnie siebie nie traktując. I wiecie, kiedy... Nie chcę tutaj mówić, że choroby są powodem braku wiary. Nie, nie. Jestem bardzo daleki od takiego stwierdzenia. Ale cokolwiek może się zmienić tylko i wyłącznie, kiedy się będziemy modlić. I to, że my wszystko wiemy, to jest faktycznie problem. Dlatego, że kiedy przejrzymy chociażby Ewangelię Mateusza, przypuszczam, że jeżeli by zliczyć wszystkie uzdrowienia, których Jezus dokonał, kilkanaście, nawet może kilkadziesiąt. Ale my chwycimy się jakiegoś, nie wiem, wyjątku i zaczniemy od tego wyjątku i ten wyjątek, no tak, no jeżeli tam tych 25 nie poskutkowało, to ten jeden wyjątek to na pewno jest dlatego. I kiedy patrzę przez całą Biblię, to nie widzę zbyt wielu przykładów ludzi, którzy byli chorzy dla przykładu. Okej, może Hiob był takim człowiekiem. Być może ślepy, który został uzdrowiony przez Jezusa, był takim człowiekiem. Apostoł Paweł też miał jakieś problemy zdrowotne. I znowu jestem daleki od stwierdzenia, że chrześcijanin musi być zdrowy. W żadnym wypadku. Ale chrześcijanin może być zdrowy. I może ktoś z was powiedzieć, człowieku, młody jesteś, nie znasz życia. Tak, zgodzę się. Nie znam życia, ale znam Boże Słowo. I jeżeli byśmy się tutaj dzisiaj modlili, nie wszyscy będą uzdrowieni. Być może w ciągu najbliższego roku nie wszyscy będą uzdrowieni. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy się modlić, coś się może zmienić. Słyszeliśmy też tutaj w niedzielę świadectwo Bogdana Pieczyraka. Uzdrowienie też z choroby, która praktycznie, no klinicznie, no to rzadko zdarza się, żeby można było nazwać coś uzdrowieniem. Ale jednak stało się. Wątroba się w taki sposób zregenerowała. I tak jak mówiłem, nie chcę tutaj w żadnym wypadku mówić, że to, że ktoś jest chory, to jest skutek braku wiary, czy to, że nie ma uzdrowienia, to jest skutek braku wiary. Nie. Dlaczego? Bo widzę tych młodzieńców, którzy mówią, czy zostaniemy czy przeżyjemy, czy nie, to my i tak wierzymy. I niczemu innemu się nie pokłonimy. I szczerze powiem, że to jest trudne. Wierzyć mimo wszystko. I jako takie zachęcenie
Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza z 18 wersetu. Z 18 rozdziału, przepraszam. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiedział. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Mamy wszystkie możliwe narzędzia, które są potrzebne do tego, żeby wierzyć. Mamy niesamowitą wiedzę na temat tego, jak Bóg działa, że Bóg działa. Tylko jakoś, no wybaczcie, że to powiem, ale ja tego nie widzę za bardzo. Nie za często. I to, co chcę powiedzieć, to w żadnym wypadku nie są słowa jakiegoś oskarżenia. Ale to są słowa zachęty. Bo powtórzę to już chyba trzeci raz. Coś może się zmienić tylko i wyłącznie przez modlitwę. I na tym chciałbym zakończyć.